niesamowicie cieszę się, że Gosia, moja księżniczka, moja najlepsza przyjaciółka, wylądowała w ramionach takiego księcia jak Karol. 29 lat jeszcze. Nie 30 chciałem wziąć ślub, udało się. W sumie z tą samą, co chciałem całe życie, więc się też udało. Stand up and be a man. Jeśli chodzi o cierpliwość, co jak co, ale nie znam drugiej osoby, która czekałaby na miłość swojego życia tyle lat. Generalnie od podstawówki, tak naprawdę to jeszcze wcześniej, bo do przedszkola chodziliśmy już tego samego, ale wtedy jeszcze nie zakochałem. Zakochałem się w podstawówce. Małgorzata wyjeżdżała, wracała. Jak wracała, to wracała też do mnie. Ja też zawsze cały czas bardzo chciałem, ale w końcu do niej dotarło, że ona chyba też chce tak na pewno. No i poszedłem do niej na parapetówkę. Do mieszkania i rano zaczęła mnie całować, więc już zostałem. No i już zostałem na zawsze. I chociaż to ty, Gosia, masz za sobą więcej wyścigów w tym 24-godzinne, to Karol dziś skończył swój najdłuższy wyścig. Ja, Karol, biorę Ciebie, Małgorzato, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. I stało się. Wasz wspólny wyścig dopiero się zaczyna. Jednak tym razem nie jest ważne osiągnięcie mety, ale o to, jak tą metę będziecie osiągać. I życzę Wam, żeby nawet najtrudniejszy zakręt, żebyście bez problemu pokonywali pełnym piecem. Się to inaczej skończyć. Gonił tą wyścigówkę 22 lata. I życzę im, żeby kolejne lata też ją gonił. Bo jest wyjątkowa, niesamowita i niezastąpiona.